Chcesz tworzyć, nagrywać czy miksować muzykę? Zacznij od wyboru programu DAW. DAW – Digital Audio Workstation. Oprogramowanie muzyczne służące kompleksowej pracy z dźwiękiem, czyli rejestracji, edycji, miksowaniu i finalizacji nagrań. Niemal wszystkie programy tego typu umożliwiają także rejestrację partii MIDI i korzystanie z wirtualnych instrumentów oraz efektów. Innymi słowy, DAW zamienia Twój komputer w profesjonalne studio dźwiękowe. Przed wyborem programu warto przeanalizować jego wyposażenie pod kątem wykonywania prac określonego rodzaju, czy też muzyki. Czy ma być to muzyka na przykład elektroniczna, czy akustyczna, ponieważ bardzo one różnią się tym wyposażeniem. A poza tym, biorąc pod uwagę, że są to bardzo skomplikowane programy i nie jest łatwo uczyć się ich obsługi z dokumentu PDF, jakie dostarcza zazwyczaj producent, dlatego warto sprawdzić, czy są na rynku dostępne dobre szkolenia, na przykład na musoneo.com. Wybór i zakup programu DAW to pierwszy krok na drodze do tworzenia profesjonalnych nagrań. Obsługa większości podstawowych funkcji związanych z rejestracją czy przetwarzaniem dźwięku przebiega bardzo podobnie w wielu programach, jednak poszczególne programy DAW istotnie różnią się pod względem wyposażenia w funkcje wspomagające edycję dźwięku do obrazu, edycję i synchronizację ujęć perkusji za pomocą wielu mikrofonów, wyspecjalizowane efekty gitarowe, narzędzia pomiarowe czy możliwości tworzenia ścieżek w formacie surround. FL Studio to z pewnością jeden z najpopularniejszych, najtańszych i jednocześnie najlepiej wyposażonych programów DAW na rynku. Jego charakterystyczną cechą jest łatwy w obsłudze sekwencer krokowy, umożliwiający szybkie tworzenie bitów i sekwencji w oparciu o pokładowe instrumenty i sample, z których w mgnieniu oka można ułożyć kompletne aranżacje. Program oferuje bogaty wybór efektów, rozbudowany edytor pianolowy oraz wszechstronny sampler. Na jego pokładzie jest także wiele unikalnych narzędzi, jak Grosbeat czy Visualizer, których odpowiedniki trudno znaleźć u konkurencji. Wektorowy interfejs programu można skalować do pracy z monitorami wysokiej rozdzielczości. Od wersji 20 program jest dostępny nie tylko w wersji na komputer PC, ale także Mac. Wartość oferty podnoszą darmowe dożywotnie aktualizacje. Z okazji zachęcam do obejrzenia darmowego wstępu do kursu FL Studio od podstaw, w którym pokazuję, jak w ciągu zaledwie 15 minut stworzyć kompletną klubową aranżację. Kursy dotyczące innych programów znajdziesz w sekcji DAW na stronie musoneo.com, wpisując ich nazwy w okno wyszukiwania, np. Ableton Live, Studio One czy Cubase. Okay. Drugi syntezator też się przyda tutaj.